Dobry wieczór, drogie dziadki. Dzisiaj z cyklu Cała Polska czyta dzieciom wujek Red2 z kanału kanapowy Komandos przeczyta wam fragment przepięknej książeczki o naszych zwierzątkach. Proszę bardzo, mamy tutaj bociana, ośmiorniczkę. To u nas. Dobra, zobaczymy, co tu jest napisane. Zapraszamy wszystkie dzieci do lektury opowieści o wspaniałych zwierzątkach z gangu. Spotkacie tu wypchane zwierzaki, zarżnięte... A co powiecie na szczyptę magii? Chcecie poczuć, jak skóry robi się skrzydełka? Rybką obrabia płetwy, a lisą obcina ogon. Boże, straszne. Więcej takich książek nie będę czytał. Dobra, nie będę się brał za czytanie, bo jeszcze z tego wyjdzie jakaś tragedia. Boże. Wybaczcie wobec tego, że dzisiaj nie będzie Cała Polska czyta dzieciom, czyli wujek Red2 również. Ale za to zapraszam was serdecznie na rozwiązanie konkursu świątecznego Kobry. Rozwiązanie konkursu, czyli sam filmik, będzie bardzo krótki, ale za to treściwy i przede wszystkim gratuluję serdecznie zwycięzcom. A pozostałym życzę szczęścia w następnych losowaniach, no i wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, i żeby kurczaczki nie zadeptały wam w wannie karpie. Cześć, witajcie na kanale kanapowego Komandosa. Minęło dokładnie 7 dni, więc czas wybrać dwóch widzów, którzy otrzymają ode mnie dwie paczuszki. Nie ma co dłużej przeciągać, więc zaczynamy wybieranie. Mam już uruchomiony programik. Jest tu wczytane adres filmiku, pod którym miały być komentarze. Jest wpisane słowo klucz. Więc sprawdzimy, ile było prawidłowych komentarzy. 14 komentarzy. No to lecimy. Pierwszym zwycięzcą jest... Jasiu skrzypi furtka. I losujemy drugą osobę. A drugą osobą jest Shisha. Gratuluję osobom wybranym. Proszę o przesłanie swoich danych do wysyłki na podany pod tym filmikiem adres mailowy. A ja życzę wszystkim zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, masy wymarzonych prezentów pod choinką oraz szczęśliwego nowego roku i do spotkania przy jakimś ognisku, przy następnym filmiku. Cześć!